Jeśli chcesz wspomóc kanał i jego twórcę, skorzystaj z linku pod filmem. Za każde wsparcie z góry dziękuję. Witajcie! Wbrew tytułowi nie będzie to film Magdy Gessler, więc nie liczcie narzucanie talerzami i sprawdzanie czystości kuchni. Takie pytanie padło na lajfie: ziemniak czy jałowiec? I co o tym sądzę? Przez chwilę musiałem się zastanowić, o co kaman, ale w końcu dwie kulki w mojej głowie się zderzyły, poszedł impuls i olśnienie spowodowało. Omdlenie. Dla tych, którzy jeszcze nie zrozumieli tłumacze, ziemniak to akwarium na ziemi ogrodowej. Jałowiec to akwarium na podłożu jałowym, czyli na przykład samym żwirze. Każde z tych podłoży ma swoje plusy i minusy. Ale już na początku powiem, że obydwa podłoża można z powodzeniem stosować w akwarystyce. Co więcej, można posiadać akwarium całkiem bez podłoża. Ale to już zabawa dla artystów akwarystyki i nie polecam go nawet zaawansowanym osobnikom. Dlaczego? Bo akwarium bez podłoża jest całkowicie nienaturalne. Wali sztucznością na kilometr. Można oczywiście przeprowadzić sobie eksperyment w celu sprawdzenia, czy takie akwarium będzie działać. I będzie, bo rośliny potrzebują podłoża w większości tylko do zakotwiczenia się. To, co potrzebują do życia, pobierają poprzez liście i korzenie, ale korzeniom to zwisa, czy są w podłożu, czy też w samej wodzie, bo i tak będą pokarm pobierać. Akwarium bez podłoża jest dziwne, wygląda dziwnie i w zasadzie nie ma co już o nim mówić. Eksperymentatorom ślepo zdrowienia i wszelkie serdeczności. Ale pytanie nie było o zbiorniku z gołym dnem. Pytanie dotyczyło dwóch rodzajów podłoży. Jałowiec, czyli akwarium na jałowym podłożu, dla uproszczenia nazwijmy to czystym żwirem, to zbiornik, który w zamieszłych czasach był podstawowym zbiornikiem młodych adeptów akwarystyki. Obecnie spotykany jest raczej rzadko, ale pewnie dlatego, że teraz wszystkim się spieszy i jak w tydzień nie mają wywalonego w kosmos zbiornika, to płaczą i wrzeszczą, turlając się po podłodze jak rozwydrzony bachor. Zakładanie go jest proste. Wystarczy przepłukać odpowiednią ilość żwiru pieprznąć na dno, zalać wodą nieprzegotowaną i posadzić rośliny. Jak już wcześniej powiedziałem, rośliny pobierają pokarm z wody poprzez liście i korzenie. Te drugie stanowią też element mocowania do podłoża. W akwarium z jałowym podłożem na samym początku pokarmu jest jak na lekarstwo, czyli to co we wlanej wodzie. Rośliny więc bardzo szybko to spożytkują, także w krótkim czasie nie mają już czego jeść. Jeśli mówimy o zbiorniku bez sztucznego nawożenia, to w takim jałowcu nic nie powinno długo rosnąć. Ale to nieprawda. Kiedy wpuścimy ryby i zaczniemy je karmić, sytuacja powoli zaczyna się zmieniać. Jałowy żwir zaczyna się zapełniać odchodami. A że w przyrodzie nic nie ginie, może oprócz żołnierzyka, którego zgubiłem w piaskownicy, to wszystko, co nawalą ryby, ślimaki i inne stwory oraz resztki pokarmu, zamieniają się w pożywienie dla roślin. Ten proces nie trwa dwóch, trzech dni, jest dość długotrwały i zależy od wielu czynników obsady zwierzęcej, ilości roślin, pojemności zbiornika i kilku innych pomniejszych. Na live'ie próbowałem to określić liczbowo, ale się nie da, póki samemu się tego nie zmierzy. A ja akwarium na jałowym podłożu miałem tak dawno temu, że z pewnością już tego nie pamiętam. Na pewno jest to okres kilku miesięcy, zanim powstanie równowaga pokarmowa. Czyli najpierw mamy kilkumiesięczny okres posuchy, kiedy to rośliny nie chcą rosnąć, często marnieją, a nawet padają. Oczywiście mowa o nienawożonym zbiorniku. Jeśli w tym okresie będziemy akwarium nawozić sztucznie, rośliny powinny rosnąć w miarę normalnie. Trzeba jednak pamiętać, aby to sztuczne nabożenie z czasem zmniejszać, bo z kolei zwiększa się nam naturalne nawożenie zbiornika. Kiedy żwir przestanie być jałowym, zaczyna pracować jak każde podłoże. Z powodzeniem można na takim podłożu uprawiać wszelkie rośliny akwarystyczne. O powodzeniu uprawy decydują jeszcze inne czynniki, jak światło i sama woda, ale nie zagłębiajmy się w tym, bo nie tego ten film dotyczy. Podsumowując, jałowiec, czyli akwarium na jałowym podłożu rozwija się powoli. Na początku mogą wystąpić braki w składnikach pokarmowych dla roślin. Później podłoże zaczyna pracować i wszystko rozwija się pozytywnie. Jeśli nie popełni się kardynalnych błędów, to akwarium powinno rozwijać się bez większych problemów. Ziemniak to akwarium, które w podłożu posiada zwykłą ziemię ogrodową. Położenie takiego podłoża polega na walnięciu na dno ziemi i zasypaniu żwirem. Potem woda, rośliny i startujemy. To tak w skrócie. W odróżnieniu od jałowego podłoża, czyli samego żwiru, mamy tutaj od razu bardzo zasobne podłoże. Ziemia zawiera pewien zestaw pierwiastków, które będą żywić nasze rośliny. Ma ich całkiem sporo, więc w zależności od ilości nawalonego na nią żwiru, będzie te pierwiastki wolniej lub szybciej oddawać do wody. Nie mamy tu do czynienia z czekaniem aż woda się napełni substancjami stanowiącymi pożywienie naszych roślin. Dzieje się to od razu, czasami nawet w zbyt dużym stopniu i wtedy mamy mały ataczek glonów. Ale akwarysta nie pęka jak akwarium, więc radę sobie z tym da. Przeważnie po pewnym czasie następuje spowolnienie oddawania pierwiastków i stabilizacja zbiornika. Czyli, że się nie chyboce. Nie, 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 nie. Nie o to chodziło. Ziemia zaczyna w pewnym momencie oddawać substancje życiodajne i jednocześnie je przyjmować z odchodów rybich i opadłych cząstek pokarmu. Wtedy następuje zamknięcie naszego koła ziemniaczanego perpetuum mobile. Klasyczny ziemniak, czyli akwarium na ziemi, ma dwa duże plusy. Po pierwsze, od razu zasila nasz zbiornik i roślinność, po drugie, w pewnym momencie staje się samonapędzającym się podłożem, którego nie trzeba wymieniać ani z nim nic kombinować, jeśli nie popełniamy w akwarium kardynalnych błędów. Jakimi to błędami może być na przykład próba rozmnażania sztucznych roślin? Nie, 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 nie też nie o to chodzi. Ziemniak nie jest oczywiście rozwiązaniem idealnym. Podstawowym jego minusem jest to, że żwir prędzej czy później zacznie się nam z ziemią mieszać. Aby to następowało jak najwolniej, stosuje się przeróżnego rodzaju siatki, które umieszcza się pomiędzy warstwą żwiru i ziemi. Ale to też nie jest idealne rozwiązanie. Zbyt gęsta siatka. Uniemożliwia przedostanie się w głąb ziemi korzeniom dużych i mocnych roślin. Zbyt rzadka siatka z kolei powoduje, że korzenie znacznie łatwiej przedostają się głębiej, ale każde wyciąganie rośliny razem z systemem korzeniowym powoduje naruszenie siatki. Czyli w skrócie, wyciągając jedną roślinę, możemy wyciągnąć z nią połowę siatki z podłoża i nie da się jej już równo ułożyć. Nie używając siatki z kolei narażamy się na zbyt szybkie zmieszanie się żwiru z ziemią. Nie jest to dla zbiornika jakąś wielką tragedią, ale wygląd zbiornika znacznie na tym traci. Każde poruszenie się ryb powoduje uniesienie się drobinek ziemi i woda kryształ poszła się putinować. Podsumowując i próbując odpowiedzieć na pytanie tytułowe, czyli jałowiec czy ziemniak, odpowiem uchylając się od odpowiedzi. A rób ta co wceta. Obydwa rozwiązania dadzą radę. Obydwa rozwiązania mają plusy i minusy, ale które rozwiązanie wybierzemy, zależy chyba tylko od poziomu naszej cierpliwości. Miałem obydwa typy zbiorników i z powodzeniem obydwa działały. No i to by było chyba tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie wesprzeć kanał i jego twórcę, czyli MUA, to pod filmem jest link, który to Wam umożliwi. Za każdy datek będę bardzo wdzięczny. To wszystko.